Kazimierz Kujda, szef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i były prezes spółki Srebrna, był tajnym współpracownikiem komunistycznej bezpieki o pseudonimie Ryszard. W oświadczeniu Kujdy czytamy: w związku z medialnymi spekulacjami i pytaniami dziennikarzy, w których sugeruje się, że byłem tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa PRL, oświadczam, że nigdy nie podjąłem z SB współpracy, która prowadziłaby do krzywdzenia kogokolwiek lub naruszania czyichś dóbr. W szczególności nigdy nie podjąłem i nie prowadziłem działań polegających na donosach czy ujawnianiu informacji o osobach trzecich. Do sprawy odniosła się rzecznik PiS Beata Mazurek. To była dla nas nowa informacja, to było zaskoczenie. Nie wiedzieliśmy, dlaczego dokumenty pana Kujdy były w zbiorze zastrzeżonym. Mazurek dodała, że prezes PiS nic o tym nie wiedział oraz, że decyzja co do dymisji Kazimierza Kujdy jeszcze nie zapadła. To jest właśnie klasyczny przykład na potrzebę dokonywania lustracji, czy ktoś był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, czy też nie. Pytanie jest do Instytutu Pamięci Narodowej, jak to możliwe, że tak ważna osoba z punktu widzenia finansów publicznych takiego oświadczenia nie złożyła. Sprawę na Twitterze skomentował historyk Sławomir Cęckiewicz, członek Kolegium IPN. Rzetelny tekst o strasznej historii z jeszcze straszniejszymi konsekwencjami. Porównajcie z Gazetą Wyborczą. Smutne to wszystko. Dobrze, że jest Instytut Pamięci Narodowej. Brońmy Instytutu przed zakusami likwidacyjnymi Platformy Obywatelskiej, bo niczego się nie dowiemy. Ja mówiłem, że tak będzie. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski nie ma złudzeń. Niewątpliwie jest to sprawa, która będzie wykorzystywana przez naszych przeciwników politycznych. O Kazimierzu Kujdzie napisała Gazeta Wyborcza w jednym z artykułów dotyczących tzw. taśm Kaczyńskiego. Wątek opisany przez Wyborczą dotyczy domniemanej propozycji korupcyjnej złożonej Kujdzie przez Geralda Birkfellnera, austriackiego biznesmena. Oferta została odrzucona. Te informacje o współpracy z SB oczywiście nikogo nie zaskakują. Kaczyński otacza się takimi ludźmi od początku lat 90. Rodzina Kujdów, a szczególnie pan Kazimierz Kujda, to jego prawa ręka, może być srebrna ręka. Mamy w tym zakresie bardzo wyśrubowane standardy i coś, co pewnie w innych partiach, w Platformie czy jeszcze innych formacjach byłoby tolerowane, a w Zjednoczonej Prawicy tolerowane nie jest. Dziękuję bardzo. Kujda w ogłoszonym przez siebie oświadczeniu zapowiedział, że zwróci się do IPN z wnioskiem o przeprowadzenie autolustracji. Marta Szramowska, Telewizja Republika.